Filtrowanie treści w internecie. Jeśli chcemy ograniczyć dostęp do pornografii albo zwiększyć produktywność w biurze i zablokować dostęp do Facebooka, to jedyne, czego nam potrzeba, to notatnik i coś do pisania. Na początek wymyślamy i notujemy hasło, które musi zawierać minimum 8 znaków. Duże litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne. Następnie otwieramy stronę rejestrowania usługi i wpisujemy nasz adres e-mail, jeszcze raz nasz adres e-mail, wybieramy kraj, wpisujemy wcześniej wymyślone hasło i jeszcze raz wpisujemy to samo hasło. Po zatwierdzeniu zostaniemy przeniesieni na stronę konfiguracji, z której dla porządku możemy zanotować adresy serwerów DNS. Przydadzą się za chwilę. Następnie sprawdzamy pocztę i szukamy wiadomości potwierdzającej rejestrację. Uwaga! Niektóre skrzynki pocztowe, jak na przykład Wirtualna Polska, błędnie wrzucają te wiadomości do katalogu spam. Więc jeśli nie widać potwierdzenia w katalogu odebrane, to warto zajrzeć do spamu. Po kliknięciu na link aktywacyjny powinniśmy zostać przeniesieni bezpośrednio do ustawień naszego nowo utworzonego konta. I tutaj możemy dodać nową sieć do konfiguracji. Ważne, aby konfigurować to wszystko na komputerze podłączonym do sieci, która ma być objęta filtrowaniem. Jeśli wszystko się udało, tutaj będzie widoczny nasz adres IP. Klikamy Add this network, czyli dodaj sieć. Nadajemy jej jakąś rozpoznawalną nazwę. I od teraz mamy na liście sieć, którą możemy konfigurować. Klikamy na niej i wybieramy kategorię do filtrowania. Na dole możemy jeszcze sami dodać wybrane wyjątki. Domeny, które niezależnie od ustawień filtrów mają być blokowane albo przepuszczane. Oczywiście wszystkie te ustawienia notujemy w notatniku. Po zatwierdzeniu trzeba odczekać około 3 minut, zanim wszystko zacznie działać. W tym czasie sprawdzamy jeszcze raz naszą pocztę i odbieramy drugą wiadomość potwierdzającą aktywację. W tej wiadomości można znaleźć link do programu, który aktualizuje nasz adres IP po stronie serwera. Jest on potrzebny w większości przypadków, chyba że mamy wykupioną usługę stałego adresu IP u naszego operatora sieci. Uruchamiamy, instalujemy, wpisujemy nasz adres e-mail i wcześniej wymyślone hasło. Możemy jeszcze zaznaczyć te dwie opcje, aby program nie zakłócał naszej pracy swoimi komunikatami. I przechodzimy do konfiguracji karty sieciowej. Klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonce połączeń sieciowych. Wybieramy Otwórz centrum sieci i udostępniania. Z lewej kolumny wybieramy Zmień ustawienia karty sieciowej. Z listy kart wybieramy aktywną kartę. Klikamy Właściwości. Wybieramy protokół internetowy wersji 4. Zaznaczamy Użyj następujących adresów DNS. I wpisujemy 208.67.222.222. I 208.67.220.220. Klikamy OK, OK i zamknij i zamykamy wszystkie okienka. Jeśli mamy własny router, możemy adresy serwerów DNS wpisać w jego konfiguracji. Wtedy wszystko, co łączy się z naszą siecią, będzie automatycznie objęte filtrowaniem. To chyba wszystko. Właśnie skonfigurowaliśmy zaawansowany filtr. Jeśli kiedyś pojawi się konieczność wprowadzenia jakichś zmian, wszystkie potrzebne ustawienia będzie dla nas pamiętał notatnik. Następnym razem sprawdzimy inne ciekawe rozwiązanie. Na tą chwilę to tyle. Wasz informatyk dziękuję za poświęcony czas.